rozmawiając dalej o tablicach, to chciałbym pokazać fajne tablice. O! Jeśli marzysz o sukcesie, zaopatruj się w GS-ie. Fajne hasło, a tam kto gospodarstwo mechanizuje, ten siły i czasu nie marnuje. Konik sobie stoi uśmiechnięty, oparty, bo rolnik kupił traktor. No, hasła są bardzo dobre, ale GS już nie ma tego. Niestety. Nie przetrwał. Nie przetrwał, wiesz, nie zmodernizował się. Tak. O, tu są fajne też tablice, niestety poobcinane. O tych tablicach kilka słów powiem, bo tak, facet naprawiał sobie ścianę w domu i dziury pozabijał tymi tablicami, a że one były większe trochę, żeby mu nie wiało. Tak, że, niż dziura w ścianie, więc je musiał obciąć. Da się je odczytać. Na przykład walka z owadami, chorobami i szkodnikami to walka o wysokie plony. Albo tutaj, upowszechniajmy oświatę rolniczą i nowoczesne systemy pracy w rolnictwie. Trochę obcięte, ale da się przeczytać. A tam jeszcze witamy delegatów. To jest oryginalne? Oryginalny, z Grodziska, z gminy dostałem. Ma już sporo lat, u mnie wisi już ponad 10 lat. Długi nauka. Bo to delegatura skąd mogła być? Nie, no delegaci przeważnie było takie, jeśli były jakieś zebrania partyjne. Takich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więc delegaci przyjeżdżali z innych gmin, czy z innych nawet powiatów. Nauka, praca, ojczyźnie. Też hasło aktualne do dzisiaj. Co ciekawsze, tą tablicę znalazłem na złomie, bo miała metalową ramkę. Ktoś sprzedał na złom, bo miała wartość złomu. No i ten złomiarz pozwolił mi odkręcić, bo ta tablica jest tekturowa. To dla niego było na rękę, jak to zabrałem. Niektóre kupowałem na Allegro nawet. O, a wejdziemy do stodoły. W stodole mam no takie przedmioty z czasów PRL-u. Sam jestem z czasów PRL-u, więc zbieram, bo to jest taka tęsknota za młodością. One mi przypominają dawne czasy. No, niektórzy mówią lepsze, może w każdym razie w niektórych względach lepsze, inne, no. Ja akurat miło wspominam tamte czasy, chociaż mówię, bardzo ciężko się pracowało w dawnych czasach, o wiele ciężej niż teraz, ale jeśli chodzi o wyżywienie, to bardzo tęsknię za tamtymi czasami. To teraz wejdziemy do środka. Pokażę ją, powiem trochę o tych przedmiotach, które tu nagromadziłem. Tu i sportowy sprzęt widać. Sprzęt sportowy, też mogę coś wspomnieć, albo wśród tych sprzętu sportowego są kolce, które używałem. Nawet ty, synu, trochę próbowałeś na nich. W latach 70. Startowałem w nich, nawet z powodzeniem. Jest nawet tam medal z Mistrzostw Polski, wprawdzie brązowy, ale jest. Jest łyżwy, jest sporo łyżew, też mogę opowiedzieć. Ja miałem takie podwójne właśnie do butów, na nich się uczyło właśnie takie. To są dla dzieckie, takie dla dzieci, do butów przykręcane. Natomiast takie najpopularniejsze u nas to były Junaki. To jest łyżwy Junaki. One bardzo niszczyły buty, bo trzeba było w zapiętku zrobić otwór. Tu był dodatkowo pasek do przypięcia. Tutaj natomiast kluczykiem się przykręcało z boku. Ściskało się za buty. Szerokość buta. Na szerokość buta. Niszczyły bardzo buta. Miały tylko jeden ścisk, a druga to była taka, przybijało się do buta tak zwaną płastynkę. On wkładało się, przekręcało i ona trzymała. Ale buty musiały być solidne, skórzane, nie dałoby się tego zrobić do plastikowych butów. A tu już były takie, inna odmiana, w tym samym czasie produkowane łyżew, to są łyżwy, nazywały się śnieżki. One miały uchwyty już w dwóch miejscach, już nie trzeba dziury było robić w podeszwie, bo trzymały i za zapiętkę, i za but z przodu. Oczywiście tam jakichś piruetów się nie dało na tym robić za bardzo, bo wykrzywiały się buty. Przy przechyleniu zaczepiały tymi haczykami. Także tu są takie gadżety z odpustu. Na odpustach można było wygrać taką glinianą figurkę. Dużo tego było. O, dalej przejdziemy tutaj. Weźmy. Tu są latarki. O. Latarki takie są w miarę różne są, nowoczesne i takie... I lampy naftowe. Lampy naftowe. Z ciekawości to lampa do wozu. Latarka do wozu na dwie płaskie baterie. Z przodu białe, z tyłu czerwone światło. I ona tam miała 3-watową malutką żarówkę, potrafiła całą noc świecić, chociaż te baterie nie były takie jak ktoś turbo, jak konno przez las jechał, to taką... Wozem konnym jechał przez las.
no może przez las to mniej, ale gdzieś po drogach publicznych to był obowiązek oświetlenia jednak. Ważne były te lampy naftowe. Tu jest fragment takiej lampy naftowej, która też miała z przodu szkło białe, z tyłu czerwony. Taka lampa naftowa wisiała z boku przy furmancji i ona mogła, jak się nafty nalało, to świecić całą noc albo dłużej. Te lampy elektryczne były bardzo kosztowne w użyciu. Nie to co te. No tak, bo trzeba było gdzieś baterię dostać, a baterii się nie ładowało. Opakowania po różnych herbatach i tak dalej. No kiedyś nie było papierowych, głównie metalowe były. O. Termosy. Tu są. I syfony. Termosy, autosyfony czy syfon. Taki to był, się wymieniało na siatce metalowej. Do tych były naboje. Się używało. Termosy brało się na podróż. Tu jest na uwagę zasługuje termos taki, jak miał Gustlik czterech pancernych. Na zupę, duży termos na zupę. O właśnie. A propos wody gazowanej, to chyba była dość popularna, bo kiedyś i saturatory stały na. Tak, woda była z sokiem, na ulicach. Sokiem popularna była, bo. I wszyscy z jednej szklanki praktycznie pili i nie było koronawirusa. Tak, tak, a w dodatku była popularna, bo była dobra na kaca, wiadomo, a kiedyś się trochę piło. Tutaj wagi jeszcze. O, a propos termosów, to jeszcze powiem dalej. No są takie duże termosy i nieoficjalnie wiem, że taki termos był na wyposażeniu ciągnika DET. DETy miały na wyposażeniu. Takie, jako akcesoria dodatkowe. Jako do takie. Takie dodatkowe akcesorie, bo w takim DECie w Związku Radzieckim traktorzysta jechał cały dzień. Pół dnia w jedną stronę, pół w drugą. Więc musiał mieć ze sobą coś do popicia, przypuśćmy, a przeważnie go suszyło. Butelki są stare, fajne butelki po mleku, to jeszcze nawet młodzież w twoim wieku z 30-40 lat pamięta. O, czy pośmietanie, jeszcze jest pełna ze śmietaną z tamtych czasów. No, na uwagę zasługują te butelki, mało kto będzie wiedział co to jest. To nie są butelki, tylko to są muchołapki. Butelka, która jest pułapką na muchy. Wlewało się do środka coś słodkiego, mucha stawiała, ona ma takie nóżki, wchodziła od spodu tam i później już nie potrafiła uciec. Taka niehumanitarna pułapka na muchy. Humanitarna była wtedy, jeżeli tam wlało się w środek sok z muchomorów, z cukrem. On był słodziutki i szybko te muchy zabijał. Inaczej to one się męczyły tam długo. Pomysłowe. To, a co ciekawe, popatrz. Herbata, koncentrat herbaty. Jeszcze nie otwierany. Nie otwierany, koncentrat herbaty. No wszystko mówię, na wieczorze stary... kawalerskim, jakbyś powiedział, to by ktoś spróbował jeszcze. No pewnie tak. Na uwagę zasługują te zielone butelki, bo te zielone to były przedwojenne. Trochę po wojnie jeszcze robiono, na tych samych maszynach tłoczono. Po wojnie już były białe, przezroczyste, przed wojną były zielone. Zwłaszcza zielone z cienką szyjką, to już były naprawdę stare. Takie zielone z cienką szyjką to były przedwojenne. Trochę jest i lekarskich takich butelek. O, to jest ciekawa sprawa, tu są różne lampki, takie w miarę nowoczesne. Ta jest lampa stara, bo to jest lampa do prześwietlania kurzych jaj. W każdej wsi, zwłaszcza w większej, był wiejski pług skupu jaj. I każde jajko, które rolnik przyniósł do sprzedania, czy gospodyni przyniosła, musiało być prześwietlone tam w środku żarówkę, sprawdzali, czy nie ma zbóków.